Cześć, witajcie moi drodzy w demo FIFA 15. Oczywiście nie będę prowadził serii z FIFA 15 z kilku względów. No, a, dobra, komentarz taki trochę dupny. O kurde. This could be dramatic for the home fans. Dobra, można tu przewijać. Ale to wygląda. Całkiem ciekawie, tak na chudo. O proszę. O, to będzie Aguero grał w Manchester City i będzie też i Sturridge. Dobra, o kurde, aleś tu inaczej gra. 60 FPS-ów, ty kurde. O, super ciężko. Ło, ściny i gra jest za głośno. Czekaj, da się to w ogóle jakoś... ustawienia, nie, tutaj trochę dźwięk jest przesadzony. Dźwięk, no, no dźwięki tu powyciszać. Wszystko tak do 5. Nie, za głośno jest. Choroba. Dobra, może tak do 4 dajmy. Wszystko. Dobra, git. Okej, okay, już jest o wiele lepiej. Ale kurde, tu się zapowiada ciekawie. Ta FIFA 15. O! Pierwsza akcja by była. O, i nie wyszło. Ale na razie... na razie czuję tą różnicę. Tą... stronę dominującą różnicę. Między FIFA 14 a 15. Że za niedługo wychodzi ta 15 i no, że będzie no, nowa świeżutka część i dużo epickości. Tu podaj. Ło! No miało być genialnie, ale zawsze. No, teraz będzie kombinował bot zasrany. Jak mnie tutaj wykiwać. No boty są tak nadzwyczaj inteligentne, że mogą mi najebać trochę tych goli. Ale myślę, że nie tak dużo. A, tu żeśmy głupotę zrobili. Ale tu cały czas czas leci. To jest najlepsze w tym wszystkim, że się czas nie zatrzymuje. Tylko biegnie do przodu. I jeszcze jak przewinę, to czas się przewija do przodu o kilka sekund. I to jest bardzo dobre. Dzięki temu mecz trwa krócej. Niż w sumie jeszcze tak było, że trzymywał nawet kiedy nie wykopywaliśmy piłki, a czas leci, tylko że trochę mniej. No i Sturridge stracił piłkę na koszt przeciwnika, ale to, jest, no, to gramy z botami, więc tutaj nie czuć tej nie czuć tej impresji. O, no i boty nam narąbały gola, niestety. Zrobiłbyś cieszynkę, umiesz. No niestety, nie wyszło nam. A to jest w ogóle... o, zmiana. Dzeko wchodzi. Nie wiem, na co ta zmiana, skoro i tak... to jest ciężko, powiem wam. Mimo wszystko ciężej się gra. W 15. No i tu przeciwnik po piłkę, bo wie. A na co mi... na co mi taka głupia statystyka? Ale jest, graficznie różni się. I to w cholerę. Aha, i jak on czeka na wykop piłki, to czas leci normalnie. No, to tam parę poprawek zrobili graficznych, silnikowo. To całkiem inaczej wygląda niż w sumie zawsze. Mam, miejmy nadzieję, że FIFA zacznie śnić. Bra! Kto to? Henderson strzelał. No, nie wyszło. Nie wiem, czy ogólnie nam ten mecz wyjdzie. Piłkę tak wyrąbał. O, i tutaj zamiast biegnąć po piłkę, to mu podają. I to jest dobre.
Na co ty czekasz? Aha. Nie wiedział w kogo wycelować, to sobie poczekać. I to jest kolejna dobra rzecz w tej grze. Jep! Ło! Kursmicznie tutaj, jeżeli chodzi o walkę o gola. Dobra. No. Dlaczego ty to od razu piłkę wykąpałeś? Moja wina. Możemy nacisnąć od razu X zamiast poczekać chwilę, zanim przyjmę tą piłkę, ale naprawdę demówka się prezentuje nieziemsko. Nie wiem, kiedy kupię 15, ale najpewniej nie będę ją kupował w dniu premiery, chociaż takie miałem zamiary, ale kiedy dowiedziałem się, że EA zakaże kupowania końców, to... Dobra. Ohoho. Ale strzał człowieku. Człowieku. O, i tutaj no, ogólnie interakcja niewerbalna działa i to w dość dużym stopniu, że no to wygląda lepiej. Dobra. Dośrodkuj. Jep. Ej, jak on to wysił? No, musieli podboostować Harta, bo Hart by tego normalnie nie złapał. Ale FIFA 15 mi jakoś nie tnie. O dziwo. O dziwo mi nie tnie. Nie wyszło. Teraz podanie. Jeszcze 3 minuty do grywki mamy. O. No, będzie ogólnie ciężko zremisować. A mi z botami jest małe prawdopodobieństwo, żebyśmy mogli to wygrać. O, tu trochę tnie. Ale mam 60 FPS. Jest demo. Więc co się tu dziwić? Okej, tu mamy niestety komentarz po angielsku, bo jeszcze nie powołali do siebie Szpakowskiego i Szaranowicza. O, jakaś cutscenka, chętnie ją obejrzę. Kurde. Ale rzeczywiście 15 to będzie pogrom. No ja nie wiem, ile osób w ciągu jednego dnia, w dniu premiery, kupi FIFA 15. Ja nie jestem sobie w stanie nawet tego wyobrazić, jak to się stanie. Ale naprawdę to za... No nie wiem, co mam powiedzieć. O, tu możemy sobie jeszcze zmianę zrobić, żeby było ciekawi. Tu mamy Staridża, overall 8-3. Kogo jeszcze tu mamy z tych, których pamiętam? O, tu, o, jak to fajnie wygląda. A gdzieś tu jest na czas? Czekaj, Coutinho. Gdzie mamy napastników? Dziwne, że nie mamy napastników. To jest tylko taka nasza ławka rezerwowych? O, możemy mu zmienić formację. Nie, fajnie, fajnie. O, jakoś to ciekawie wygląda. Weźmy sobie tą formację. Tylko teraz jest taka sytuacja, że trzeba będzie... O, pana Coutinho dać. Aha, oni już są tu napastnikami, to nie, nawet nie trzeba, ale tak nowocześnie to wszystko wygląda i trzeba przyznać, no ładnie, ładnie jest. Okej, role. O, każdemu możemy przydzielić rolę. Wytyczne. Aha, i taktyka. No to gra z kontry, wysoki pressing. Okej. Dobra, weźmy sobie to i... No, wznawiamy meczek. Zaczynamy drugą połowę. Ale, tak jak powiedziałem, to będzie tylko gameplay, bo raczej z serii z tego nie zamiaru prowadzić, jak będę miał. Bo... Jak dla mnie na razie to nie bez sens, choć naprawdę to wygląda interesująco. I lepiej o wiele niż mógł przypuszczać. W sumie się mogę, że coś będzie z tej FIFA 15, ale nie są tyle. No i podło. No dobra, na stranę się zestrał i postanowił, że spuduje. Teraz coś kombinuje nasz Mignolet. O, i jak tu wykopy wyglądają, bo to pewnie się różni. Ło, ale lag. Tu zlagowało trochę. Pewnie mam za mało ramów. Starycz.
No i spalony. Pierwszy spalony. Aha, offside powiedział. O, i tu jeszcze pokazują, jak sędzia dokładnie to zrobił. Wykrył tego spalonego. Mówię, masa nowości dotarła do tej FIFA 15. Powinien być. Ale widzę, że jeszcze nie naprawili tego problemu. O, i dobra, biegnij. Kurde, nie udało się. A było naprawdę blisko. No, tutaj powinien być kolejny faul. No bo pali się. Znaczy, że dla mnie faul, bo trochę fauluje tu, gram agresywnie. Ale wiecie, jak wyjdzie już full wersja, to może naprawi. Ło! Obronił! Rąbany. Dobra, nie ciesz się tak długo. O, tu sobie stawię piłeczkę. A, będzie się szykował do strzału. Dobra. Pierwsze dośrodkowanie z rożnego. No i wyłapał, no. No to tutaj widać, że ciężej o dośrodkowanie z rzutu rożnego i ogłówki. Bo w 14 rożne wychodzą nam tak łatwo, że możemy każdego pokonywać na główki praktycznie. Tu jakaś zmiana znowu. Jovetića za Dzeko. Nie wiem dlaczego, tak nagle. Dziwne, że jeszcze sędzia nic. Aha, spalony. Dziwne. Jak oni pokazują te spalone? O, i w końcu nie ma tych kresek. No. Bo te kreski były porąbane, a teraz to normalnie wygląda realistyczniej. Może nie komputerowo od razu, ale realistyka. No dobra, trzeba się przepchać. Dobra, Staric. Dlaczego zatrzymał? Takie pytanie. A, kompany. Kompany, bany. Nasrany. Ciekawie, no. Kompany z Belgii, nasrany z Francji. No kurde, hejże go. O kurde, jak się... Jezu, tu są spektakularne gleby. Aha, i Jesusa Navasa sprowadzają. Samir Nasri zszedł. Tylko gdzie są te reakcje tych zawodników, jak na przykład kogoś sfaulujemy? Zapowiadali, ja widziałem wywiad, jak przeprowadzali z dyrektorem EA i FIFA. Szykować na jakąś akcję. Tu trzeba uważać. Jakie podanie. Dobra, stary. Może on nam strzeli jakiegoś gola, żebyśmy mogli zremisować. O kurde. To rzeczywiście inteligencja botów się strasznie poprawiła. I no nie ma łatwo. No cóż. Przegramy to przegramy. Przynajmniej zobaczyliście u mnie gameplay demo z 15. Kurde. No, po raz pierwszy wybronili się z ciężkiej sytuacji. Ja teraz Staric. Dobra, biegnie Staric. W dalszym ciągu Staric. I strzelimy sobie z bliska. O kurde, obronił to. O, i dobra. Co? Ty, rzeczywiście. No, i arbitrzy się poprawili. Dostali trochę szlabanu, ale teraz kurde wiedzą. Ty, patrzcie, jakie slow motion. Zajebiste. Ej, nie, ta FIFA 15 to będzie naprawdę cudeńko. Nie dziwić się, że drogie będzie w dniu premiery. No, nie doskoczył. Jeszcze 5 minut. Arbiter coś pewnie jeszcze doliczy. Ale dobra, chciałbym sobie Staricem strzelić. Tu podaj. Dobra. Kombinujemy. Niestety obrona Manchesteru słysza. O dziwo. A Hart dlaczego się tu gruszył? I co jest? U niego ciągle zmiany. A, bo może chyba teraz prowadzili ustawę w FIFA, że będą teraz 4 zmiany. Jeżeli to jest prawda, to jeszcze sobie zatrzymam. Tutaj Liverpool. Aha, to Liverpool, to u mnie były zmiany.
I teraz tak, ile mamy zmian? Gdzie to mi w ogóle pisze, że mam możliwość zmian? No to byśmy sobie taką na odwal się zrobili. Coutinho, Gerard, Zalewa. Tak, Gerard Zalewa. Bramkarza na przykład za tego i Sakho za tego. Aha, to jednak są tylko trzy zmiany. Ale chciałem sprawdzić, bo nie byłem pewny. O kurde. O kurde, co tu? Jakie było zagmatwienie tam? O, i ładnie tu go wykiwałem. No i czemu? No nie. Wykopał to i sędzia powie zagwizdać, ale 5 minut jeszcze do... No i koniec. Aha. No cóż, czyli tak mniej więcej to wyglądało. No ja się nie wykazałem. Ale to było demo. Miało pokazać i zachęcić niektórych ludzi do zakupienia FIFA 15, bo ja no na pewno nie kupię. Po pierwsze, nie uzbieram do tego 25 września. To jest jedno, a po drugie, no mimo wszystko, lol, jakie tu jeszcze cieszynki odwalają. Sobie zobaczymy tak jeszcze na koniec. Tu jeszcze robią takie fajne, a bo to było ten o puchar ligowy. Ja, i tutaj jak widzicie Liverpool wygrało. Tak. Nie, Manchester City, przepraszam. Pomerdało mi się. Jezu, ty żebyś tylko tego puchar... Jezu, ja już myślałem, że ten puchar zrzuci. No, cieszą się, kąpany kapitan, to się musi cieszyć. Potem pójdzie się wykąpać, znowu będzie śmierdział. Dziękuję wam wszystkim. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz, żartowałem, a tak naprawdę no tu jeszcze leją z radości o wygraną. No tak, tak, tak. Tu trochę ściny mam, miałem przynajmniej. Ale no ogólnie FIFA się ładnie zapowiada. Tu jeszcze się bawią na koniec. Ale powiem wam, ogólnie to wszystko wygląda naprawdę zarąbiście. No widać, że postarali się teraz. No i tutaj jeszcze zobaczycie sobie na koniec, jak to mniej więcej się wszystko prezentuje. A to już w sumie chyba widzieliśmy. A to są powtórki! Te zajebiste powtórki. I to jeszcze w jakiej jakości one wyglądają. Nie, naprawdę... No, aż mnie ten demo skłania ponownie do tego, żeby sobie uzbierać na FIFA 15. Nie mówię, że sobie kupię to w dniu premiery, ale żeby, kurde, no rzeczywiście wchłonąć się w ten klimat nowej FIFA. Nie, naprawdę... No nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, brak mi słów. Dobra, koniec meczu. I... Aha, nie można się połączyć. No bo nie ma Ultimate Teamu w sumie. Nowe funkcje. Inteligencja emocjonalna. Taktyka drużyny. Zwinność zapanowania nad piłką. Walka o piłkę. Czyli tu mamy na razie instrukcję. O, tu możemy kupić teraz. Kalibracja wideo. Ultimate Team. No na razie... O, jest demo trybu Ultimate Team. Jak miło. To przy okazji jeszcze to zobaczymy. Aha. Aha, aha. Cieszę się. Dobra, cieszę się naprawdę. Aha, teraz będzie mi kazało to zrobić. Takie pierdoły w sumie. Aha. To niby poprawiło zgranie. Ale czego jest Thiago Silva? O co kaman? Kształt kart cały czas tak, taki sam. Tylko po prostu graficznie inaczej to wygląda. Aha, i to jest na tej zasadzie. To wiecie co? To ja sobie to jeszcze zagram, ale skończymy już odcinek. Dzięki wielkie jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie, yo. FIFA 14 w dalszym ciągu będę nagrywał, ale no nie wiem co z 15, no nie mam pojęcia. Dobra, yo, yo-ki, trzymajcie się, na razie.